Hej, cześć, ja się nazywam Paulina i jakiś czas temu schudłam 50 kg. Dzisiaj zapraszam Was na wspólne oglądanie materiału Mandzia, który rozlicza się ze swoją otyłością. Także lecimy. Zobaczymy, czy nasze historie są podobne, czy może zupełnie inne. Jest to historia, która trochę wpłynęła na moje całe życie i ukształtowała mnie jako człowieka. Od dawna się zabierałem, żeby wreszcie o tym nagrać, jednak nie miałem wcześniej odwagi i dopiero teraz się zebrałem na to, żeby spojrzeć w tę przeszłość i trochę się z nią rozliczyć. Chciałbym grubą krechą oddzielić to, jaką osobą byłem kiedyś, od tego, jaką osobą jestem teraz. I to nawet nie dlatego, że chcę się wyprzeć czegokolwiek, ponieważ uważam, że wiele rzeczy, co zrobiłem, były naprawdę spoko, tylko bardziej chodzi o to, że we mnie samym w przeciągu szczególnie ostatnich 3 lat zaszły takie głębokie i duże zmiany, że ciężko jest mi się identyfikować z osobą, jaką byłem kiedyś. O proszę, to mamy tutaj akurat zupełnie odmienne zdanie i zupełnie odmienne podejście. Mandzio tutaj mówi o tym, że oddziela grubą kreską to, jaki był kiedyś, od tego, jaki albo kim jest teraz. Wydaje mi się, że może chodzić o to, że po prostu czuję się lepiej, że czuję się inaczej. Moja otyłość mnie bardzo dużo nauczyła, ale nadal mam poczucie, że to jest jedna i ta sama osoba, no bo tak w realu jest. I nie uważam się, że jestem teraz lepsza niż byłam kiedyś. Jestem inna może pod względem moich decyzji, moich wyborów, ale nadal jestem tą samą Pauliną i myślę, że zarówno mi teraz, dzisiaj należy się duży szacunek od samej siebie, jak i tamta Paulina, ta gruba Paulina, otyła Paulina, również zasługiwała na taki szacunek samej od siebie. I będę bardzo wdzięczny za wysłuchanie tej historii, ponieważ jest to naprawdę gruba historia. Dosłownie. Bo moje rozliczenie z przeszłością będzie o mojej walce z nadwagą. I to jest walka, którą toczyłem całe swoje życie z wieloma wzlotami i upadkami, która naprawdę mocno wpłynęła na moją psychikę i na wszystko, co mnie w sumie otacza. Jest to też trochę przestroga, jest to też trochę ostrzeżenie dla osób, które być może zmierzają w podobnym kierunku. Ja również toczyłam walkę z nadwagą przez całe życie. Może nie nazwałabym tego walką, ale jakiegoś rodzaju spór, jeżeli o to chodzi. I jak pamiętam, byłam dzieckiem, byłam nastolatką, to już wtedy myślałam o odchudzaniu, to już wtedy myślałam o jakimś redukowaniu. Wydawało mi się, że zawsze mi się wydawało, że jestem za duża, że jestem za gruba. To były takie czasy, początek lat 2000, kiedy bardzo dużo mówiło się o różnego rodzaju dietach, odchudzaniu, w tych wszystkich czasopismach takich dla młodzieży czy dla młodych kobiet. No po prostu było tego mnóstwo, mnóstwo. Wszystkie jakieś znajome mojej mamy, wszystkie opowiadały o odchudzaniu, wszystkie mówiły, ile schudły. No po prostu świat był wręcz opętany wizją odchudzania. To się nazywa tak zwany diet culture, czyli kultura diet, która właśnie przypadała na te lata wczesne 2000. Dzisiaj skupmy się po prostu na przeszłości i na historii. I dobra, mam dla Was zdjęcie, jak ważyłem 146 kg z komputronika bez koszulki. Ja pierdzielę, jakim byłem knurem! Masakra! Dobra, zaczynajmy! Przynajmniej jest szczery, a szczerość szanujemy. Przygotowałem linię czasową mojej historii walki z otyłością i zaznaczyłem na niej 3 punkty, jak miałem 17, 22 i 25 lat, ponieważ to były jedyne momenty, gdzie rzeczywiście udało mi się trochę powalczyć z tą wagą i trochę poprawić swój stan. Wcześniej też próbowałem, jednak nie było z tego żadnych efektów. A teraz opowiem Wam historię, jak to w ogóle się stało, że w wieku 17 lat ważyłem 128 kg. Ja też wiele razy próbowałam, miałam 1500-1900 podejść do diety i wiele z nich kończyło się po prostu fiaskiem. Ja po prostu nie wytrzymywałam w tych metodach. Zazwyczaj to były bardzo restrykcyjne diety, zazwyczaj to było bardzo takie restrykcyjne, ostre podejście. Byłam dla siebie bardzo nieprzyjemna w tych próbach odchudzania. Także mogę tutaj, że tak powiem, podać rękę, rozumiem, o co chodzi. Od zawsze miałem swego rodzaju jakieś zaburzenia odżywiania, ponieważ pamiętam, że nawet w przedszkolu, nie dość, że byłem największy z moich rówieśników, to jadłem również najwięcej z nich wszystkich. Nie miałem takiego poczucia sytości, że po prostu się najadłem, tylko musiałem jeść wręcz do oporu. Problem z sytością wydaje mi się, że polega na tym, że to nie jest tak, że my nie odczuwamy sytości, tylko my źle tą sytość rozumiemy. I ja na przykład sytość przez wiele lat utożsamiałam z takim uczuciem przejedzenia, z takim uczuciem obżarstwa, objedzenia się, wręcz takie nieprzyjemne uczucie pełności. I pamiętam, jak byłam dzieckiem, że moi rodzice używali w stosunku do mnie określenia nie jedz oczami, bo ja brałam sobie na talerz bardzo, bardzo dużo, bo chciałam wszystkiego spróbować, byłam ciekawa wszystkich smaków. Głupio mi było jakby wyrzucić, więc dopychałam. Jeżeli chodzi o poczucie sytości, to ja również miałam z tym duży problem, przede wszystkim właśnie ze zrozumieniem, czym jest sytość.
W momencie, jak poszedłem do podstawówki, no, koledzy z klasy nie byli zbyt mili dla takiego grubaska, jakim ja byłem, no i szybko stałem się obiektem żartów. Jako, że nie potrafiłem się postawić, wyśmiać tego po prostu, albo to zignorować, no to szybko się odizolowałem, a oczywiście wszystkie smutki zajadałem. Moi rodzice, żeby rozwiązać sytuację, zamiast na przykład ogarnąć dietę w domu, czy cokolwiek w tym rodzaju, wysłali mnie na obozy odchudzające. Mega współczuję. Ja kiedyś miałam wielkie marzenie, żeby pojechać na tego typu obóz. Byłam tak owładnięta wizją odchudzania, że chciałam jechać na tego typu obóz, gdzie mnie po prostu skatują, gdzie mnie zagłodzą, a efektem będzie to, że schudnę. Jeżeli Mandzio był na takim obozie, no to jestem bardzo ciekawa, jak to wyglądało, bo mi się taki obóz marzył. Oczywiście, to były, wiecie, takie marzenia dziecka w desperacji, jakiejś takiej irracjonalnej desperacji, bo ja wtedy nie byłam otyła, miałam być może nadwagę. W gimnazjum znalazłem już swoją paczkę znajomych, jednak niestety moje normy odżywiania były już tragiczne. W domu zawsze piłem strasznie dużo słodkich napojów z kilogramami cukru, a dodatkowo jakiekolwiek słone przekąski czy słodkie przekąski były moją codziennością. I czułem się naprawdę źle ze swoim wyglądem. Trochę się poczułem tak, że rodzice mnie nie przypilnowali, jak byłem dzieckiem, stałem się nastolatkiem, który już był trochę bardziej świadomy tego, co je, byłem uzależniony, aby nie patrzeć od tych przekąsek i od cukru, i nie potrafiłem nic z tym zrobić. O kurczę, to bardzo ciekawe, bo ja na przykład kompletnie nie widzę jakby odpowiedzialności w swoich rodzicach za moją nadwagę czy moją otyłość. U mnie w domu te nawyki żywieniowe też nie były idealne, ale jednak już mając te 15-16 lat, no to sama sięgałam po jedzenie, sama chodziłam do sklepu, potrafiłam sobie nakupić różnych produktów, więc niekoniecznie widzę tutaj winę w moich rodzicach, ale rozumiem, że można wynieść z domu złe nawyki żywieniowe. I zamiast to jakkolwiek zmienić, to trochę obraziłem się na świat. Unikałem jakichkolwiek zdjęć klasowych, jakichkolwiek filmów nagranych. Wiecie, jak to jest w szkole. Wstydzimy się najgłupszych rzeczy, a nasze kompleksy potrafią rozmuchać wszystko do takiego stopnia, że wszystko jest absolutnie końcem świata. Przyznam się wam do tego, że ja na przykład nie uczestniczyłam w żadnych sesjach takich w szkole, nawet takich grupowych sesjach. Ja byłam tak zawstydzona sobą. Ja tak bardzo nie akceptowałam swojego wyglądu, że nie chciałam nawet, żeby inni moi koledzy, koleżanki z klasy mieli mnie na zdjęciu. I zawsze, jak były jakiegoś rodzaju fotografie takie grupowe, czy nawet na jakichś imprezach, to ja w ogóle nie patrzyłam na innych ludzi. Ja patrzyłam tylko i wyłącznie na siebie, na to, jak ja wyglądam. Nawet jeżeli moja koleżanka czy kolega wyglądali 10 tysięcy razy gorzej, to ja zwracałam uwagę tylko i wyłącznie na siebie. To jest przerażające, to jest mega egoistyczne, ale to wynikało z braku akceptacji. No i właśnie mój problem z wagą dla mnie był takim końcem świata. Na szczęście pod koniec trzeciej klasy gimnazjum, przed początkiem pierwszej liceum, postanowiłem to zmienić, jakkolwiek edukowałem się w tym temacie, na temat żywienia i wszystkiego wokół, a w połowie pierwszej klasy liceum postanowiłem wreszcie przejść do działania. I przeszedłem na dietę. Na dietę głodówkę, która była naprawdę niesamowicie złym wyborem, ponieważ no nie dość, że jest to po prostu niezdrowe z tego powodu, że palimy mięśnie, zabijamy swój metabolizm, wypukujemy się z jakichkolwiek składników mineralnych, to po czwarte i najważniejsze, budujemy niesamowicie złe nawyki żywieniowe. Ja dostałem obsesji na punkcie liczenia kalorii, dostałem obsesji na punkcie tego, żeby jeść jak najmniej, i byłem naprawdę o grosz tutaj, o sekundę od wpadnięcia w jakąś bulimię czy cokolwiek innego, ponieważ już miałem na to powoli zadatki, ponieważ kompletnie zaczęło mi odwalać od tego, jak bardzo chciałem schudnąć w jak najszybszym czasie. A to niestety nie jest do końca rozwiązanie. Dokładnie przez to samo przechodziłam w okresie gimnazjum, liceum. Pamiętam, jakby to było wczoraj, jak chodziłam z kolegami, koleżankami po zajęciach do sklepiku takiego, który był obok szkoły, i kupowałam tam napoje energetyczne oraz tiktaki. I to były moje jedyne produkty, jakie spożywałam w ciągu dnia. Napoje energetyczne, bo z tyłu było napisane, że one zwiększają metabolizm, oraz tiktaki, bo jeden tiktak miał 2 kalorie. To było chore, nie ukrywam, że naprawdę byłam owładnięta też obsesją odchudzania i doprowadzało mnie to tylko i wyłącznie w coraz to ciemniejsze zaułki. I mentalnie, i fizycznie również. I mogłam sobie zrobić naprawdę wielką krzywdę. Jednak udało mi się schudnąć ze 128 kg do 95, no i byłem z siebie bardzo dumny, no bo wreszcie mogłem jakkolwiek zacząć normalnie żyć. Jak myślicie, ile się to utrzymało? Właśnie, po takich restrykcyjnych dietach, różnych głodówkowych, detoksach i tak dalej,
rzucamy się później na jedzenie, bo nam się wydaje, że aha, już schudłam, czyli teraz mogę wrócić do tego, co było, bo to mi sprawiało przyjemność, a ten okres odchudzania to była jakaś udręka. To jest bardzo, bardzo problematyczne myślenie, niestety. Skoro schudłem, to przyszła pora nagrać vloga. I zobaczcie, to ja, rok 2013. Jeszcze, żeby dodać sobie presji, to tydzień wcześniej jakiś inny minecraftowy youtuber wrzucił vloga i się okazał, że wygląda jak przystojny, fajny gość. I byłem mega o to zazdrosny i się mega jeszcze bardziej bałem, że przez to zostanę odrzucony przez swoją widownię. Tutaj Mandzia opowiada o tym, że ludzie go lubili. Ludzie lubili to, co publikował, lubili jego treści, a mimo wszystko bał się, że zostanie źle odebrany przez to, że ktoś wygląda inaczej niż on. Masakra. Porównywanie się do innych osób jest kompletnie, ale to kompletnie bez sensu. Ale wszyscy to robimy, powiedzmy sobie szczerze. I wszystko, co zbudowałem, legnie w gruzach. Miałem cały czas poczucie, że się pokażę i kurde, każdego po prostu zawiodę. Chwilę przed 18 wyprowadziłem się z rodzimego domu, aż na drugi koniec Polski do Poznania i to była najlepsza decyzja w moim życiu. Przestałem być aspołecznym klocem, zacząłem mieć znajomych i się z nimi widzieć. Moja była narzeczona przeprowadziła się do mnie i mieszkaliśmy razem i wyprowadziłem się od swoich rodziców. I kurde, nie miałem zbyt dobrego dzieciństwa, ani kontaktów z nimi i planowałem tę wyprowadzkę od dawna, zatem byłem naprawdę szczęśliwy, że wreszcie się to udało zrobić. I następne kilka miesięcy rzeczywiście były świetne, zwłaszcza, że też dbałem o swoją dietę, dbałem o swoją kondycję, zatem nie schudłem, ale też nie przytyłem, co było dla mnie ważne. Jednak wszystko się skończyło w momencie, kiedy wpadłem w hiperfiksację na punkcie YouTube'a. To był grudzień, rok 2014 i... ciężko mi się o tym mówi, ponieważ jest mi po prostu bardzo wstyd za to, jaką osobą się wtedy stałem. Przestałem dostrzegać wszystko wokół mnie i się skupiłem jedynie na YouTubie. Ja się temu poświęciłem 150%. Moje wszystkie pasje, jak na przykład ja kocham gotować, interesuję się kulinariami, całkowicie przestałem cokolwiek robić w tym kierunku, ponieważ wolałem po prostu zamówić jedzenie i czas wykorzystać na to, żeby dalej myśleć tutaj o robieniu nowych filmów, wyszukiwać co mogę zrobić i tak dalej. I wyrwać mnie było niemożliwe. Moja narzeczona próbowała wielokrotnie i za każdym razem po prostu pokazywałem brak entuzjazmu, pokazywałem brak chęci, byłem po prostu takim strasznie ciężkim do zachęcenia gościem, takim gościem, który się niczym nie interesował, nic go nie ciekawiło, nic go nie bawiło. Po pierwsze, bardzo łatwo jest wpaść w taki pracoholizm, a po drugie, zobaczcie, jak łatwo jest tak naprawdę odrzucić swoje wypracowane dobre nawyki na rzecz czegoś, co wydaje się bardziej atrakcyjne. Ja pamiętam, że też wielokrotnie próbowałam na przykład zacząć jakiś sport, zacząć coś robić, coś fajnego, ruszać się aktywnie. Wszystko było super, wszystko było fajnie. Nagle zdarzało się coś i mi było tak łatwo z tego zrezygnować. I moment, kiedy przyszła nasza cudowna pandemia, to był moment, kiedy ja po prostu poległam całkowicie. Ja z dnia na dzień stałam się całkowitym no-life'em. Ja z osoby, która studiowała, regularnie chodziła na uczelnię, coś tam, cokolwiek się ruszała, zmieniłam się w przeciągu kilku dni w osobę, która siedziała non-stop w domu, non-stop na kanapie z jedzeniem na kolanach. I też z przykładu Mandzia możemy się bardzo, bardzo dużo dowiedzieć o tym, jak funkcjonuje osoba w zaburzeniach odżywiania. Nawet jeżeli osiągnie jakiś sukces, nawet jeżeli udaje się coś zrobić, jeżeli już jest na dobrych torach, to z dnia na dzień można wrócić na złe tory. Dlatego tak ważne jest to, żeby mieć świadomość i mieć pokorę względem swoich problemów, bo niestety te rzeczy lubią nawracać. Dodatkowo moje zdrowie poleciało kompletnie. Generalnie miałem bezdech senny i przez swoją masę w momencie jak spałem, to się dusiłem, nie mogłem złapać oddechu. Bardzo szybko wróciłem na swoją wagę 128 i to był dopiero początek. W październiku 2017 roku już ważyłem 140 kg i cały czas okłamywałem wszystkich wokół, że schudnę jak się przeprowadzimy do Warszawy, że za tydzień zacznę właśnie na dietę przejdę, że zacznę chodzić na siłownię, że się ogarnę. Non-stop jakieś wymówki, non-stop jakieś po prostu kłamstwa. Do tego stopnia, że nie można było mi wierzyć w niczym, czy jakkolwiek zaufać. Ja też bardzo oszukiwałam, jak byłam osobą otyłą. Oszukiwałam głównie w kontekście jedzenia. Były takie momenty, że potrafiłam na przykład pójść do garażu,
podziemnego, tam zjeść paczkę chipsów, wrócić do mieszkania i na przykład powiedzieć, że jestem głodna, że dawno nic nie jadłam. To wydaje się teraz irracjonalne tak naprawdę, ale tak to wyglądało. No, jestem tutaj z wami szczera, nie będę kłamała. To był bardzo trudny proces, początek był ekstremalnie trudny. Później było łatwiej, ale początek, przyznanie się do winy, przyznanie się do tego, że mam problem, przyznanie się do tego, że nie radzę sobie z tym problemem, to było bardzo trudne. Ja nie oczekiwałam jakby pomocy ze strony moich bliskich. Ja raczej im to powiedziałam w takim kontekście, wiedzcie, że ze mną coś jest nie tak, postaram się to naprawić. Teraz zrobię wszystko, będę się edukowała, będę się dowiadywała, jak to naprawić, z jakimi schematami się borykam i postaram się naprawdę coś z tym zrobić. Nierealne jest dla mnie wyobrażenie sobie, że mogłem być w tak ciemnym miejscu. I najbardziej przeraża mnie to, że nawet po miesiącu spędzonym w szpitalu, gdzie naprawdę momentami prawie otarłem się o śmierć, to nie wpłynęło to na mnie jakoś super mocno. Byłem nadal taki pusty w tym wszystkim. Ja jak miałam raka tarczycy, to wydawało mi się, że po tym raku tarczycy wszystko się zmieni, że moje życie się zmieni, że jakby sam fakt, że byłam tak ciężko chora, wpłynie na to, że ja zmienię swoje funkcjonowanie, że ja zmienię swoje podejście. Jak szłam na operację usunięcia raka tarczycy, usunięcia tarczycy, to ważyłam około 98 kg. Czy myślicie, że jak dostałam diagnozę i jak przeszłam operację, to cokolwiek się w moim życiu zmieniło? Nic się nie zmieniło, kompletnie nic. Ja tylko jeszcze bardziej poszłam w moje zaburzenia, ja tylko jeszcze bardziej zaczęłam się staczać. W momencie, kiedy lekarz mi powiedział, że to jest normalne, że ludzie tyją 10 kg po usunięciu tarczycy, to dla mnie nie była to informacja, aha, czyli ja muszę zrobić wszystko, żeby nie przytyć tych 10 kg. Ja zrobiłam coś kompletnie odwrotnego. Ja jak dostałam tą informację, to wręcz stwierdziłam, oddam się tym moim nałogom, oddam się tym moim zaburzeniom, bo przecież ja i tak przytyję. A tak wcale nie musiało być. W połowie 2018 wpadła do mnie ekipa komputernika, żeby nagrać wjazd na kompa. I to był pierwszy raz od dawna, jak to nie ja odpowiadałem za kadr. I po nagraniu tego materiału nie mogłem spać spokojnie. O nie! Ale teraz legendarny kadr, teraz najlepsze. To był pierwszy raz, jak do mnie dotarło wtedy, jak ogromny się zrobiłem. Naprawdę, pierwszy raz kiedykolwiek. Ja też mam takie zdjęcia właśnie, gdzie ktoś mi zrobił z jakiejś przyczajki. Bardzo dużo tego typu zdjęć usuwałam. Mój chłopak na przykład robił zdjęcia, a ja później gdzieś tam sobie jakimś cudem usuwałam te zdjęcia, które on mi robił. Teraz bardzo tego żałuję, bo chciałabym mieć więcej takich zdjęć, żeby móc porównać, jak wyglądałam, jak wyglądam teraz. Ale były takie zdjęcia, które mnie wręcz tak szokowały, że ja sama siebie na tych fotografiach nie poznawałam. Ja patrzyłam na te zdjęcia i po prostu nie wiedziałam, kto to jest. Jakby wiedziałam, że to jestem ja, ale ja nie poznawałam tej osoby, ja nie wiedziałam, że ja tak z boku wyglądam. Ja mam akurat taką sytuację, że mam dosyć szczupłą i małą twarz. I bardzo często, jak na przykład się malowałam albo gdzieś tam przygotowywałam, to nie zauważałam tego, że tyję, bo moja twarz przez długi okres w ogóle się nie zmieniała. Dopiero jak już naprawdę nabierałam dużo kilogramów, to ona zaczynała być coraz bardziej okrągła. Ale na zdjęciach kompletnie. Ja kompletnie nie wiedziałam, kto to jest. To było przerażające. Wiecie, to jest taki moment, kiedy patrzysz w lustro i nie wiesz, na kogo patrzysz. Już wtedy byłem wyśmiewany na każdej grupce youtuberskiej. W sumie byłem po prostu podstawiany pod każdy gruby dowcip i nagle stawało się to 30 razy śmieszniejsze. W piosence Gimpera zamiast śmiać się ze Snacksa zaczęli śmiać się ze mnie, a Poltun zrobił animację na mój temat, która mu zrobiła prawie 3 miliony wyświetleń. Jestem pod wielkim wrażeniem, że on z tego wyszedł obronną ręką. I kurde, trochę zaakceptowałem tę rolę takiego grubego błazna, którym byłem, ponieważ nie wierzyłem, że mogę się zmienić i byłem z tym pogodzony. Znam to. Też na przykład na akademii, jak studiowałam jeszcze malarstwo, no to właśnie byłam tą grubą dziewczyną z malarstwa. Często próbowałam się przykryć jakimś poczuciem humoru, jakimiś żarcikami, nawet takimi żartami samej z siebie, tylko po to, żeby po prostu ktoś mnie nie uraził. Nie były jakieś bardzo chamskie teksty, absolutnie tak nie było. Ja też myślę, że
starałam się w jakiś sposób zapobiegać tego typu tekstom, po prostu sama je w stosunku do siebie wypowiadając. I teraz jak na to patrzę z perspektywy czasu, to byłam w stosunku do siebie bardzo brutalna, po to, żeby inni nie byli brutalni w stosunku do mnie. Problem był w tym, że dostrzegłem, że nagle śmieje się ze mnie cały internet. To nie jest kwestia tylko YouTube'a, to nie jest tylko kwestia na przykład zamkniętej społeczności, to nie jest kwestia mojej klasy, że tak to nazwijmy, tylko że wszyscy zaczynają się śmiać i ja wtedy sobie pomyślałem, że nie ma z czego się śmiać. To jest bardzo przykre, to jest bardzo smutne i ja się sam doprowadziłem do tego stanu i nie może tak to już dłużej wyglądać i muszę coś zmienić. I tym razem postanowiłem jednak podejść do tego poprawnie. No, fajnie. Zobaczmy, co takiego wymyślił Mandzia, no bo jednak już jakaś ta świadomość żywieniowa musiała być. Jak udało mi się rzucić ze 146 do 105 kilo w 3 miesiące? Ze 146 do 105 w 3 miesiące? Przepraszam, co? 40 kilogramów w 3 miesiące? To jest jakiś żart? Czy to jest na poważnie? No, nie była to żadna magiczna metoda, ponieważ po prostu deficyt kaloryczny. Calories in, calories out. Okej, ale to jakiś musiał być gigantyczny deficyt kaloryczny, bo to jest ekstremalnie szybkie tempo utraty wagi. I tak, na początku, jeżeli z takiej dużej wagi startujemy, to nawet te 10, 15, 20 kg one mogą zlecieć bardzo szybko, ale później to powinno zwolnić. To musiał być naprawdę bardzo duży deficyt kaloryczny. Czyli jadłem mniej, aniżeli było moje zapotrzebowanie kaloryczne. Zapotrzebowanie kaloryczne zależy od wielu czynników. Jednak w moim przypadku, gdzie, powiedzmy sobie szczerze, mój metabolizm leżał i kwiczał od lat, absolutna tragedia. Dodatkowo ja się nie ruszałem. To, że zagrałem sobie raz na jakiś czas Beat Sabera, nie było aktywnością fizyczną. I po trzecie, miałem jeszcze dni mniej więcej owe, gdzie jedliśmy naprawdę bardzo dużo jedzenia, to zdecydowałem się, że ograniczę swoje kalorie od 1500 do 2000 kalorii. No wiadomo, dla mężczyzny to jest troszeczkę może mało. Czekajcie, 146 minus 105, no to jest przecież 40 kg. Czy moja głowa się wzięła i zresetowała? Przecież ja mam maturę z matematyki. Dobrze liczę? Dobrze liczę. I dodatkowo dołożyłem do tego wszystkiego przerywany post, intermittent fasting, czyli jadłem tylko w ciągu 5 godzin w dniu. O kurde, ale ostro. 5 godzin, okno żywieniowe 5-godzinne, to jest bardzo restrykcyjne okno żywieniowe. No to rzeczywiście, takie okno żywieniowe i ucięcie kalorii... Wow, no jestem pod wielkim wrażeniem, ale też z takim delikatnym przerażeniem tego słucham. I podczas całego tego czasu, kiedy nie jadłem, nie spożywałem nawet jednej kalorii, po to, żeby mój organizm przeszedł w tutaj mold spalania tłuszczu jak najefektywniej. I szczerze mówiąc, ta dieta u mnie bardzo dobrze zadziałała. To nie jest dieta, to jest metoda odchudzania. To nie jest dieta, tutaj jakby taki mały disclaimer. Ponieważ w przeciągu 3 miesięcy zgubiłem 40 kilo i wydaje mi się, że całkiem zdrowo, ponieważ leciały te kilogramy oczywiście na samym początku bardzo szybko, ale byłem ogromny. Miałem w sobie tak dużo wody i tego wszystkiego, że ze mnie to zeszło dosłownie w sekundę. I te ostatnie kilogramy dopiero zaczęły się dłużyć i spadać w sensowniejszym tempie. No tak, to jest prawda, że na początku te kilogramy bardzo szybko lecą. I u mnie też 10 kg zleciało w miesiąc, no ale błagam was, 40 kg w 3 miesiące? Organizm wcale nie chce być otyły, więc jeżeli damy mu szansę na to, żeby zgubił te kilogramy, to on zgubi te kilogramy. Ale nadal, no tempo jest kosmiczne, no przyznajcie sami, czy to nie jest kosmiczne tempo? Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie, czy to jest bardzo szybkie tempo? Czy to, jeżeli chodzi o taką wagę i taką otyłość, czy to jest racjonalne tempo? No, ale niestety odpuściłem. Odpuściłem, może dlatego, że rzeczywiście było to bardzo restrykcyjne podejście kolejny raz. Może stąd wynika to odpuszczenie. No, takie mam przeczucia, dlatego że ja też wiele razy odpuszczałam i dopiero wtedy, kiedy zaczęłam jeść normalnie, dopiero wtedy, kiedy podeszłam do tego na spokojnie, to udało mi się utrzymać te moje założenia. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie narzucałam sobie jakichś takich, wiecie, gigantycznych ograniczeń, gigantycznych restrykcji, gigantycznych jakichś mega skomplikowanych zasad. No, 5-godzinne okno żywieniowe i do tego deficyt i jeszcze aktywność fizyczna, to są dosyć duże
dosyć duże restrykcje. Kurde, ale czy można mi się dziwić? No po tym wszystkim, przez co wtedy przeszedłem, naprawdę już nie miałem więcej siły, żeby pocisnąć jeszcze dalej. Ale to były tylko 3 miesiące. To jest bardzo krótki czas. I to jest właśnie to, o czym ja wam tak często mówię, że musimy do tego podchodzić jak do maratonu, a nie jak do sprintu. Jeżeli coś się szybko wydarza, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będzie na krótki czas. Dlatego, że nasz organizm, nasze nawyki żywieniowe jeszcze nie są na tyle przekształcone, żeby zaadaptować się do tego i szybko będziemy chcieli wrócić do starych nawyków żywieniowych, szybko będziemy chcieli wrócić do tego, co sprawiało nam przyjemność. Nawet jeżeli tego nie chcemy, to podświadomie będziemy tak działać. Nie czułem emocji przez prawie większość swojego życia. Dopiero je poczułem w momencie, jak poznałem moją byłą narzeczoną, po czym wpadłem w hiperfiksację, przestałem je czuć, no i po tym schudnięciu ponownie zacząłem czuć te emocje i przygniotły mnie one naprawdę potężnie. Odchudzanie to też jest pewna droga taka mentalna. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia zmiany naszej sylwetki, zmiany naszego wyglądu, ale bardzo duża droga mentalna. I ona nas może doprowadzić w cudowne miejsca, ale może właśnie też doprowadzić w jakieś ciemne zakątki, takiej właśnie hiperfiksacji, jakiegoś opętania, jakiegoś takiego zero-jedynkowego myślenia. I znam osoby, które przez odchudzanie bardzo dużo tak naprawdę straciły, bo tak bardzo były zawładnięte tą wizją siebie w wersji szczuplejszej, tą wizją jakby, tą wizją tego, co będzie w tym życiu, jak one schudną, że zapomniały żyć tu i teraz. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby dbać i o głowę, i o ciało. Bo ciało to nie jest wszystko, co mamy. Przede wszystkim mamy głowę, mamy uczucia, mamy emocje. A ciało to jest tylko ciało, ono może być grubsze, ono może być szczuplejsze, ale jeżeli my w obsesji podążania za pięknem tego ciała stracimy chęć życia, stracimy szacunek przede wszystkim do siebie, no to co nam zostaje? Co z tego, że będziemy mieć szczuplejsze ciało, jeżeli wszystko inne gdzieś przepadnie? Dlatego warto jest w tym okresie odchudzania też właśnie dbać o ten taki pozytywny rozwój osobisty, pozytywny rozwój emocjonalny, psychiczny, żeby po prostu się nie pogrążyć. Pik tego wszystkiego doprowadził, że ponownie się roztyłem. I roztyłem się tym razem do około 115 do 118 kg. Jednak w momencie, jak to zauważyłem, to starałem się zrobić cokolwiek z tym. Wychodziłem na godzinę chociaż na rower, ponieważ to był jedyny moment w ciągu mojego dnia, gdzie nic nie myślałem, gdzie była cisza w mojej głowie, gdzie mogłem zagłuszyć swoje myśli. I widzicie, to jest właśnie ten największy problem i ta bolączka, że te rzeczy nawracają, kiedy nasza głowa nie jest spokojna, kiedy my nie mamy w sobie właśnie tego spokoju, tej takiej normalności, tylko cały czas walczymy. I ja też wielokrotnie przez coś takiego przechodziłam, aż pewnego dnia zrozumiałam, że może tak naprawdę metodą na moje poradzenie sobie z tym problemem nie jest ciągła walka, tylko właśnie normalne, fajne życie. I wiem, jak to brzmi. To brzmi jak nic, ale właśnie normalność, spokój, równowaga bardzo, bardzo mi pomogły. Na szczęście jednak zebrałem się na to i poszedłem na siłownię. Głupio to brzmi, ale taka jest prawda. Poszedłem na siłownię, zacząłem ćwiczyć i zacząłem nabierać jakiejkolwiek pewności siebie i barw życia i czuję się dzisiaj świetnie. Nawet największy leń i grubas w polskim internecie potrafił rzucić! No niesamowite. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. To był ciężki dla mnie materiał, ale udało się go nagrać. Widzimy się w kolejnych. Cześć! No powiem wam szczerze, że to był roller coaster. Mam naprawdę wielką nadzieję, że uda się Mandziowi utrzymać te efekty, że już nie będzie ta waga tak latała góra-dół. To jest bardzo trudne, ja też tego doświadczam. Zresztą wiecie, bo opowiadam wam tutaj na moim kanale. I tak jak widzicie, to jest przykład tego, że osoby, które borykają się z nadwagą albo z otyłością, to są osoby często, które mają jakieś problemy takie związane z emocjami, może nawet nie problemy, co czasami trudności w rozumieniu swoich emocji. Gdzieś te emocje próbują ukryć, może zajeść.
i później efekt jest właśnie na wadze. Tutaj bardzo fajnie, że Mandziu tak szczerze powiedział o tym, że miał problemy z właśnie zaburzeniami odżywiania. Z tego, co mówił, on w pewnym momencie zaczął być bardzo świadomy tych swoich problemów i no miejmy nadzieję, że ta świadomość przyniesie takie już stabilne efekty na długo. Za to bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki. Dajcie mi znać, co myślicie o jego przemianie, o jego metamorfozie wielkiej. Czy jesteście pod wrażeniem, czy może macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat? Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jeżeli macie ochotę odwiedzić mnie na Instagramie, to serdecznie Was zapraszam. Tam wrzucam więcej mojego jedzenia, troszeczkę więcej takich różnych moich prywatnych spraw. Zdjęcia przed i po również się zdarzają oraz memiki. Serdecznie, serdecznie Was zapraszam. To by było na dzisiaj tyle. Jestem pod wielkim wrażeniem tej całej opowieści. Był to dla mnie też niełatwy film, szczerze mówiąc, bo wiele z tych rzeczy, o których Mandzio mówił, są mi bliskie. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Komentarze są dla Was. Buziaki, widzimy się następnym razem. Don't leave me high and dry.